Myślę, że warto sięgać do korzeni. Te korzenie tych spotkań oczywiście zapoczątkował nie kto inny, jak ksiądz Lubieniecki, I chcemy tam w to miejsce wrócić też po pandemii na myślę ważne, potrzebne spotkania, a jeszcze bardziej na modlitwę w intencji naszych sportowców czy ludzi sportu w ogóle, bo to nie tylko ci, którzy sport uprawiają, ale i kibice, i działacze. I sympatycy, ci, którzy to słowo sport noszą w swoim sercu i jest to dla nich ważne. Jak będzie zatem przebiegała tegoroczna uroczystość, bo tak jak ksiądz powiedział, wraca do parafii świętego Józefa. Tak, wigilie uroczystości trzech króli, objawienia pańskiego, czyli w czwartek wieczorem spotykamy się w Szczepanowicach w parafii pod wezwaniem świętego Józefa, tam o godzinie 18:00 msza święta, której Przewodniczyć będzie ksiądz biskup Rudolf Pierskała, wygłosi też do nas słowo Boże. Razem z nami chce się modlić w intencji ludzi z Sportu Opolszczyzny, a potem tradycyjnie spotkamy się na placu parafialnym tam, gdzie jest tradycyjna szopka bożonarodzeniowa, by podzielić się opłatkiem, by zaśpiewać kolędy. I by wspólnie porozmawiać i, i powspominać z jednej strony i pomyśleć też o przyszłości także i o polskiego sportu, bo tam wtedy jest to spotkanie pokoleń w tej salce katechetycznej, czy też na placu plebanijnym. Zgadza się, będzie to spotkanie w salce, salka będzie otwarta, będzie taka możliwość, zapraszamy wszystkich chętnych, od najmłodszych do najstarszych, rzeczywiście tych, dla których słowo sport znaczy wiele.